Witamy w ostatniej odsłonie dzisiejszych paneli. Ja nazywam się Marzena Błaszczyk, ze mną jest mecenas Joanna Grzelińska-Darłak, nasza radczyni prawna. I porozmawiamy sobie na temat zjawiska slapów i porozmawiamy też o sprawach, które na tyle, na ile możemy, opowiemy, jak to wygląda na co dzień, z czym się mierzą aktywiści, dziennikarze, którzy zostali pozwani. No niektórych szczegółów nie będzie można zdradzić. Takie mam pierwsze pytanie, czy wiecie, czym są slapy? Czy ktoś się spotkał z tym pojęciem? Okej. Ale tak jeszcze dla porządku, jest angielska długa nazwa, czyli strategiczne pozwy, działania prawne przeciw partycypacji publicznej. Najprościej to zjawisko jest wyjaśnić tym, że jest to nadużycie prawa celem stłumienia krytyki prasowej, w ogóle krytyki w debacie publicznej. To jest chyba taka najprostsza definicja. Cechy charakterystyczne. Uciszamy osoby, które są dla nas niewygodne, najczęściej dziennikarzy, aktywistów, osoby, które protestują. Celem takiego postępowania nie jest wygrana. Celem jest to, żeby to było dolegliwe przez to, że musimy poświęcać swój czas na chodzenie do sądu, na przygotowanie się, na zatrudnienie adwokata. Jeżeli to jest slap, to bardzo często tych spraw jest kilka. Zdarza się, że wytacza się najpierw w jednym sądzie, potem w sądzie w innym mieście, tak żeby było nam przyjemniej, w cudzysłowie. Poza tym też bardzo często były takie sprawy, gdzie poza takim pozwem sądowym pojawiały się też sprawy dotyczące komisji etyki w miejscu pracy. Więc jakby osoba slapująca czy podmiot slapujący stara się iść bardzo szeroko. No i celem jest też wywołanie efektu mrożącego, bo jak osoba, która wyłowiła pewien temat, zainicjowała go, ucichnie, no to jest szansa, że reszta też już będzie się bała go podjąć dalej, no bo właśnie zobaczy, co może nas spotkać. W Polsce taką cechą charakterystyczną tego typu spraw jest to, że często inicjatorami spraw są podmioty publiczne. W Europie Zachodniej raczej częściej mówimy o korporacjach, o jakichś firmach, osobach wpływowych, oligarchach, politykach. Cechą charakterystyczną jest też to, że jest duża nierównowaga pomiędzy tym podmiotem, który pozywa, który najczęściej ma albo dużą władzę, albo duże zasoby, duży kapitał, a osobą, którą pozywa. I jak sprawdzić, czy dana sprawa jest slapem? Można zrobić na stronie takiej brytyjskiej organizacji Index on Censorship. Tam jest taka polska ankieta i poprzez zadanie kolejnych pytań dochodzimy do takiego wyniku. To nie jest taki wynik zero-jedynkowy. Po prostu na skali dowiemy się, czy ta sprawa jest slapem, czy ma znamiona tego typu postępowania, czy ich nie ma. O slapach zaczęto mówić w Unii Europejskiej po śmierci Dafne Caruany Galizji. To była maltańska dziennikarka, która nagłaśniała sprawy korupcji u siebie w kraju. Było kilka zamachów wcześniejszych na nią. No w 2017 roku wybuchł samochód pułapka, gdy ona do niego wsiadła. W momencie śmierci miała 43 sprawy, które się toczyły przeciwko niej. No i ponieważ ona była taką dziennikarką, freelancerką, to też było bardzo obciążające, no nie tylko psychicznie, ale czasowo, nie pozwalało jej to po prostu pracować. I co ciekawe, część tych spraw, ze względu na to, jak wygląda prawo cywilne w Malcie, została odziedziczona przez jej synów, którzy teraz dalej występują w sądzie w niektórych tych sprawach i się bronią.
Tutaj macie taki wykres, który pokazuje mniej więcej, ile tego typu spraw było w Europie. To są dane od 2010 do 2022 roku. Na pewno to nie są wszystkie sprawy. Po pierwsze dlatego, że duża część takich spraw nie jest ujawniana. Wiele też z tego typu spraw nie zostało zakwalifikowanych jako slapy. I z jednej strony można powiedzieć, że jest to jakby nowa nazwa starego zjawiska, które też wcześniej występowało, ale jakby nie patrzy na to w kontekście wpływu na debatę publiczną. Były co prawda już w 2004 roku była rezolucja Rady Europy dotycząca wykreślenia, zniesławienia z prawa karnego w krajach należących do Rady Europy, ale to jakby była, to jest tylko część tego zjawiska. Tak naprawdę zaczęto więcej na ten temat mówić właśnie po śmierci Dafne Caruany Galizji i też to było taki moment przełomowy dla Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej przede wszystkim, która wtedy zaczęła pracę nad dyrektywą antyslapową. Tutaj jeszcze tylko kilka liczb wam pokażę. To są dane z 2023 roku. Można zobaczyć, ile w poszczególnych krajach Europy jest spraw typu slap. No i tutaj część druga tego wykresu. Polska jest niechlubnym liderem, chociaż i tak pewnie jest to tylko wierzchołek góry lodowej. Jeszcze w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, no też niestety jesteśmy wysoko w zestawieniu. Jeżeli chodzi o to, jakie są podstawy slapów, to tutaj zaraz szczegółowo o tym porozmawiamy, no ale właśnie na podstawie raportu, który był przygotowany przez koalicję CASE, Koalicję Przeciw Slapom w Europie, która próbowała taki ogólny obraz ze wszystkich krajów zebrać, no to najczęstszą przyczyną jest zniesławienie, naruszenie prywatności, poniżenie, naruszenie honoru, publiczna obraza. Jeżeli chodzi o zakres możliwości, no to tutaj tak naprawdę wszystko zależy od inwencji i kreatywności prawniczek, prawników. Najczęściej w tych sprawach pozywani są dziennikarze, wydawcy, w dalszej kolejności aktywistki, aktywiści, organizacje pozarządowe i tak dalej. Natomiast ci, co pozywają, no to najczęściej powodzi to biznesmeni, politycy, firmy należące, spółki Skarbu Państwa. Tutaj też widzicie, jest taka informacja, organizacje pozarządowe to głównie sprawy Ordo Iuris, które się znalazły w tej statystyce, które pomagało samorządom wytaczać sprawy przeciwko aktywistom Atlasu Nienawiści. I jeżeli chodzi też o polską specyfikę, podczas różnego rodzaju demonstracji, które trwały od 2020 roku, strajku kobiet, protestów LGBT+, i protestów związanych z rządami prawa, również kodeks wykroczeń był często używany do slapowania różnych osób. Działo się to tak dlatego, że bardzo często po proteście osoba, która brała udział, dostawała na przykład 10 różnych informacji o toczących się wykroczeniach. To znaczy, ja tutaj troszkę tak upraszczam, ale na przykład były sprawy, gdzie jedna osoba, która brała udział w proteście, dostała kary dotyczące przechodzenia na czerwonym świetle w trakcie, kiedy kilka tysięcy osób przechodziło przez ulicę w ramach marszu. Zarysowanie kredą haseł na chodniku jako zanieczyszczanie chodnika i tak dalej. I jakby w trakcie tego tutaj dużą pomocą dla obywateli wykazali się obywatele RP, którzy mieli taką poradnię, ale też pisali raporty i w ramach takiej inicjatywy Oby Pomoc można
poczytać o tym zjawisku właśnie też w tym kontekście wykroczeń. I to chyba takie było najbardziej charakterystyczne też dla Polski. I teraz co jakby się dzieje, żeby przeciwdziałać tym slapom? W kwietniu weszła w życie dyrektywa antyslapowa. Mamy czas do połowy maja 2026 roku na wdrożenie jej. Dyrektywa niestety nie rozwiązuje naszych wszystkich problemów, bo odnosi się przede wszystkim do tak zwanych slapów transgranicznych oraz takich, które oparcie mają w prawie cywilnym. Nie odnosi się w ogóle do spraw karnych. Poza samą dyrektywą mamy też zalecenia Komisji Europejskiej, które nie są obowiązujące. Znaczy nie mają państwa obowiązku ich wprowadzić, to jest taka rekomendacja po prostu. No i tutaj się właśnie znalazły takie sugestie, jak to, żeby zbierać informacje na temat tego typu spraw, żeby po prostu no, samo państwo wiedziało, jaka jest skala problemu, żeby szkolić sędziów, prokuratorów i innych przedstawicieli innych zawodów prawniczych, żeby znieść karę pozbawienia wolności w sprawach o zniesławienie, czyli to tak naprawdę jest powtórzenie tej rezolucji Rady Europy z 2004 roku. Tutaj Komisja Europejska to powtarza. I w tym roku, też w kwietniu, pojawiła się jeszcze osobna rekomendacja Rady Europy, też dotycząca slapów, która postuluje ochronę też w sprawach karnych, wprowadzenie mechanizmu wczesnego oddalenia sprawy, jeżeli ona zostanie zidentyfikowana jako slap, przeniesienie kosztów postępowania na osobę, która pozywa, czy na podmiot pozywający, plus generalnie zachęca państwa do tego, żeby było przygotowane wsparcie dla osób, które są poszkodowane. I tak się po prostu złożyło, że w tym roku się takie dwie rzeczy pojawiły. Natomiast tak naprawdę jak to wygląda w Polsce, co można zrobić? My prowadzimy poradnictwo prawne, które się skupia przede wszystkim na sprawach związanych z dostępem do informacji i z ustawą o samorządzie gminnym. Ale od jakiegoś czasu zaczęły się tego typu sprawy pojawiać w naszej poradni i okazało się to dla nas bardzo dużym wyzwaniem. Sprawy związane z dostępem do informacji, no to są sprawy najczęściej w 99% związane z prawem administracyjnym. Czasem ten przepis karny jeszcze jest wykorzystany, no ale to tak naprawdę jest tam niewielki ułamek wszystkich spraw. Więc dla nas olbrzymim wyzwaniem było stworzenie takich procesów, żebyśmy mogli jakby, wiecie, obsłużyć tego typu sprawy. Zawsze największym wyzwaniem no to było znalezienie odpowiednich osób, prawniczek, prawników, którzy w dużo krótszych terminach, bo tam nieraz trzeba w ciągu 7 dni już odpowiedzieć, będą gotowi pomóc innym. No i w tym roku przeprowadziliśmy taki cykl szkoleń, który się nazywał Solidarni przeciw SLAP. I w ramach tego szkoliliśmy prawniczki, prawników, ale też aktywistów i aktywistki. I na koniec z częścią prawników z różnych miejsc w Polsce podpisaliśmy takie ramowe umowy o współpracy. No i próbujemy teraz tym osobom, które się do nas zgłaszają, pomóc w takich sprawach. Nie reklamujemy tego, bo podejrzewam, że jakbyśmy nagle zareklamowali taką pomoc, to byśmy nie nadążyli z popytem, bo no widzimy, że jest duże zapotrzebowanie. W tym momencie chyba mamy w poradni już 14 albo 15. Mogę powiedzieć, że w zeszłym tygodniu doszły dwie nowe. To jest bardzo dużo tak naprawdę, bo te sprawy też są zupełnie inne, o czym zaraz tu porozmawiamy. Co możemy jeszcze poza właśnie pomocą w znalezieniu odpowiedniej osoby zagwarantować? No, staramy się, pokrywamy koszt wynagrodzenia tych osób i to jest też taka
ważna część naszej działalności, którą finansujemy albo z 1,5% podatku, albo z darowizn od osób prywatnych. Nie ma szans znalezienia na to pieniędzy ani z projektów europejskich, ponieważ jakby co do zasady Unia Europejska nie finansuje postępowań sądowych. Bardzo podobnie jest z amerykańskimi pieniędzmi pochodzącymi na przykład z National Endowment for Democracy albo z USAID. Też z tych pieniędzy nie można finansować pomocy prawnej. Można finansować szkolenie, przeprowadzenie badań, zbieranie materiałów, ale już w momencie, kiedy się idzie do sądu, nie wiem, trzeba gdzieś pojechać, no to tego typu rzeczy nie możemy finansować. Współpracujemy z innymi organizacjami, które z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, z Article 19, z Towarzystwem Dziennikarskim i będziemy też prowadzić działania rzecznicze związane z tym, żeby dyrektywa została wdrożona, ale to nawet nie jest to minimum, które chcemy osiągnąć, no bo dyrektywa pomija sprawy karne, no a nam bardzo zależy na tym, żeby to zniesławienie wykreślić, to jest słynny artykuł 212. Piszemy też opinię przyjaciela sądu i to nieraz się też okazuje ważne. Dosłownie też wczoraj albo przedwczoraj na takim portalu Horeca właśnie opublikowano informację, że dzięki naszej opinii przyjaciela sądu zostało w dwóch sprawach zawarte porozumienie i jakby zostały wycofane pozwy przeciwko wydawcy tej gazety, tego portalu. Obserwujemy też sprawy, to też nieraz jest ważne, bo część z tych spraw jest wyłączona z jawności. Ale jeżeli jest taka możliwość, no to jakby staramy się doprowadzić do tego, żeby można było być na tej sali sądowej i wspierać te osoby. No i też kontaktujemy się z organizacjami międzynarodowymi. One mają zasoby przede wszystkim dla dziennikarzy, dla reporterów, są w stanie wesprzeć finansowo pomoc prawną. No ale tutaj to jest jakby każda sprawa indywidualnie nagłaśniana. I po tym wstępie chciałam tutaj zadać kilka pytań. I tak, pierwsze pytanie, jakie kroki trzeba podjąć, jeżeli dostaniemy jakieś wezwanie od podmiotu, od jakiejś osoby, która, czy akt oskarżenia, co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Zgłosić się do urzędu. Nie, znaczy... To zależy przede wszystkim, co dostajemy. Dostajemy akt oskarżenia. Jeśli jest to prywatny akt oskarżenia, to trzeba się... Tam często jest narzucany jakiś termin, zazwyczaj bardzo krótki sądy dają, 7 dni, żeby się odnieść do tego aktu oskarżenia. Ja bym się zastanawiała w ogóle, czy podejmować już na tym etapie dyskusję taką merytoryczną odnośnie tych zarzutów, czy jednak najpierw skupić się na tym, że takie postępowanie w ogóle powinno być umorzone, czyli skupić się na przesłankach dotyczących na tych aspektach, które pozwoliłyby w ogóle, nie wdając się w dalsze etap postępowania, pozwoliłyby umorzyć to postępowanie, tak? No, najlepiej jednak skorzystać tutaj z fachowej pomocy. Nie zawsze jednak no, można sobie dać radę ze sformułowaniem takich przesłanek. Natomiast jeżeli dostajemy już pozew, no bo jeszcze może być wezwanie najpierw, ale dobrze, pójdźmy najpierw, od końca. Najpierw może, karnie? Czy najpierw karnie, ale no to tak jak już tutaj powiedziałam z tym prywatnym aktem oskarżenia, natomiast cywilnie, no to tak idąc od końca, no to możemy już dostać pozew, tak? Pozew o zaprzestanie naruszenia dóbr osobistych, często połączone z odszkodowaniem. Charakterystyczne dla tych spraw jest to, że to jest wysokie odszkodowanie, dość często żądanie wysokiej kwoty. To często sobie ta strona, która nas pozywa, prosi o zamieszczenie oświadczenia, o takiej przez siebie wskazanej treści. Ta treść jest dość taka problematyczna.
bo prowadzi do czegoś, co my nazywamy wtórną wiktymizacją takiej osoby, która coś tam opublikowała i jeszcze musi opublikować tak niekorzystne oświadczenie, przyznające właściwie wszystko, co ta druga strona chce. No ale jeśli już dostajemy taki pozew, to z sądem cywilnym ja już mam problem taki, że dopóki nie tak realnie te takie przepisy antyslapowe nie zostaną wdrożone, nas obciąża ciężar dowodu, że to właściwie to, co myśmy opublikowali, to, do czego zaprzestania się nas wzywa, nie powstało z naszej winy, nie jest... krótko mówiąc, musimy udowodnić, że byliśmy rzetelni w tym, co opublikowaliśmy, tak? Czyli jakby nie ma takiego domniemania niewinności, tylko w drugą stronę to działa. W drugą stronę. I to jest trudność tych spraw. Ponieważ musimy wykazać, to w zależności od tego, czy to jest dziennikarz, tak, czy osoba, która sobie coś tam zamieściła na blogu, na Facebooku, tak, musimy wykazać jakąś taką rzetelność, którą włożyliśmy w to, co opublikowaliśmy. Tak. I dostając taki pozew, musimy jednak już w tej odpowiedzi na pozew pewne nasze dowody pokazać. To w karnym nie musimy tego zrobić, nie musimy tego robić na samym początku, natomiast cywilnym już musimy pokazać, że jakąś taką naszą staranność, rzetelność włożoną w to, co opublikowaliśmy. A co, jeżeli tego nie pokażemy na tym etapie? No i tu jest problem taki, że sąd cywilny może uznać, że nie wykazaliśmy, że działaliśmy starannie, tak, że nie opublikowaliśmy coś bezrefleksyjnie, ale przyłożyliśmy się do sprawdzenia jakiegoś takiego, dokonania takiej weryfikacji informacji, czy sami ją w jakiś tam sposób rzetelny pozyskaliśmy. Sąd może uznać, że te roszczenia tej strony są zasadne i to powództwo im uwzględnić. Nie zgłaszając na etapie odpowiedzi na pozew naszych takich wniosków dowodowych, które mają służyć wykazaniu tej naszej rzetelności, no narażamy się na taki zarzut później nieuwzględnienia tych wniosków zgłaszanych na dalszym etapie z powodu, to się nazywa prekluzja dowodowa. Natomiast chodzi o to, że w postępowaniu cywilnym musimy je zgłosić po prostu w ściśle określonym terminie pod rygorem późniejszej utraty, pod rygorem utraty prawa do późniejszego ich powoływania. Może nie dotyczy to, jeśli to są dowody z dokumentów, to możemy je w trakcie postępowania jeszcze tam dołączać, no ale jednak powinniśmy już na tym etapie tej odpowiedzi na pozew już wykazać jakąś aktywność. No niestety mamy tutaj taki problem, bo tak naprawdę czasami oczywistość bezzasadności tych roszczeń zgłaszanych przez te podmioty jest oczywista, właśnie oczywista oczywistość, że sąd w ogóle nie powinien się tą sprawą zajmować. Jest pewien taki przepis, który daje możliwość sądom w ogóle nie prowadzenia tej sprawy. To jest artykuł Kodeksu Postępowania Cywilnego, który mówi o oddaleniu powództwa oczywiście bezzasadnego i wtedy to się odbywa na posiedzeniu niejawnym. Sąd w ogóle nie doręczy takiego pozwu drugiej stronie. Nie dzieje się nic, po prostu oddala na podstawie tego, co zostało tam w tym pozwie wskazane, na podstawie tych załączników wskazanych przez tą stronę pozywającą. Ale ja jeszcze się z tym nie spotkałam, aczkolwiek może taka jaskółka czasami gdzieś tam się pojawia, bo będąc gdzieś na jakimś szkoleniu, jestem z Wrocławia i na szkoleniu w sądzie okręgowym, jeden z sędzia sądu okręgowego jako właśnie przykład takiego powództwa oczywiście bezzasadnego wskazał powództwo SLAP. No ale ja jeszcze takim nie słyszałam, który by to zrobił. Wszystko przed nami. A jakie koszty wiążą się z taką sprawą? Zakładam, że jeżeli nam się nie uda jako watchdogowi pomóc, musimy mieć pełnomocnika, ale czy są jakieś jeszcze dodatkowe koszty, które się mogą pojawić w takich sprawach?
No to też wszystko zależy, tak? Bo takie zeznanie, jak przygrywamy, no to jeżeli sąd stwierdzi, że w całości się należy tej drugiej stronie odszkodowanie, no to ponosimy koszt tego całej tej sprawy przegranej, czyli koszt tego odszkodowania, zadośćuczynienia dla tej osoby, która pozywa. Ale mogą się pojawić jakieś dodatkowe koszty sądowe, może zajść konieczność powołania jakiegoś biegłego, tak? I oczywiście możemy wnosić o zwolnienie od kosztów, ale co do zasady musimy gdzieś tam mieć kalkulowane te takie dodatkowe wydatki. Czy możesz podać jakieś konkretne przykłady slapów, w których pomagasz? Tak. Coś tam. Kto to powie? Aha, no tak, tu mieliśmy taką sprawę. Sprawę mieliśmy. Nie wiem, czy chce pan. Wszystko możemy mówić. To nie wiem, czy chce, sam, czy tak? To może. Dzięki. Z autobusami sobie sam poradziłem, jeszcze bez watchdogów, ale otarło się od Sądu Rejonowego w Zgierzu na Okręgowym w Łodzi, na Apelacyjnym w Łodzi i nawet Sąd Najwyższy, bo nie uznali, nawet poszła skarga kasacyjna, która nie została przyjęta do rozpatrywania i to w tym roku zamknąłem 5-letniego pierwszego slapa. Natomiast w okresie wyborczym mieliśmy w zeszłym roku kontrolę RIO u nas w Urzędzie Miasta Zgierza. Powstał obszerny raport RIO, no i analizował też wynagrodzenia niektórych osób z dodatkowych funduszy, grantów. I nagrody. Nagrody dotyczyły głównie władzy, natomiast wynagrodzenia dodatkowe są dodatki funkcyjne, specjalne w grancie, dotyczyły różnego rodzaju szczebla urzędników. No i to było bulwersujące. Przyszło z RIO, dostali to władze miasta. Władze miasta rozesłały do naczelników. Naczelnicy dostali pod rygorem, że mają nie pokazywać dalej żadnym urzędnikom, nawet jednemu wiceprezydentowi mieli nie pokazywać, no ale on sobie poradził, wyciągnął ten raport bezpośrednio z RIO i wiedząc, że to dotarło i że tam są grube sprawy, no wystąpiłem w ogóle w trybie informacji publicznej o ten dokument, dostałem odpowiedź, że mimo że na okładce tego raportu jest, że podlega udostępnieniu w trybie informacji publicznej, to uznali to za dokument wewnętrzny, nie dano mi go. No ale dziwnym trafem później ten dokument znalazł się wydrukowany w całości w mojej szufladce radnego. Wersji nieocenzurowanej, czyli zawierającej wszystkie nazwiska, bo później jak gdyby RIO na swojej stronie też publikuje, ale cenzuruje niektóre nazwiska. Ja uważam, że ocenzurowało za mocno niektóre nazwiska, bo również osób, które składają oświadczenia majątkowe, są naczelnikami, a ich je wygumkowano. Jak gdyby nie analizowano tego, poszło na łatwiznę. No i jedną z takich osób był asystent prezydenta, który był pełnomocnikiem zatrudnionym w urzędzie. No ja zobaczyłem, że bulwersująca kwota, bo miał największy dodatek z wszystkich urzędników pracujących w grancie. No jak jest podane, że tam, nie wiem, 30% wynosiło 2000 zł, czy tam 25% miał dodatku, no to można z tego policzyć, jaką miał podstawę. Łatwo przejść też do zasadniczej. No i okazało się, że jego wynagrodzenie w urzędzie wynosi tyle, ile wiceprezydentów. I ja, jak gdyby bazując na tym, pokazywałem najpierw władzę, to był okres wyborczy, no i zagrzało się, jak zobaczyli, że pokazałem, że asystent prezydenta zarabia na poziomie wiceprezydenta. No i oczywiście, że udostępniłem tajny dokument, że dane wrażliwe. Dostałem w ogóle wezwanie później te przedsądowe od prywatnego powództwa, takie grożące od tego asystenta prezydenta, że jak nie przeproszę właśnie, nie zamieszczę tam ileś, nie wpłacę większej kwoty na cele społeczne, to tam będę pozwany. Do dzisiaj cisza. Tą drogą nie poszli, natomiast w związku z tym, że opublikowałem te dane, to zbulwersowało urzędników. Do gazety pan asystent powiedział, że on się czuje poszkodowany, dotknięty tym ujawnieniem tej informacji wrażliwej. Tracę głos. No i uznał się za zwykłego, szeregowego urzędnika Urzędu Miasta, no który akurat zarabia i zaraz po prezydentach. Lepiej niż większość naczelników. No i mieliśmy sytuację, że po prostu mój prezydent zgarnął wszystkie moje wpisy z Facebooka. Mam od urzędników, oni mi powiedzieli, co się szykuje, więc jak gdyby nie było to dla mnie zaskoczeniem. Radcy prawni Urzędu Miasta sporządzali zawiadomienie do prokuratury.
I no byłem w czerwcu to chyba było, przesłuchiwany w sąsiednim mieście na okoliczność tego, skąd zdobyłem materiały, że nielegalnie, że ten raport, że to dokument wewnętrzny, że udostępniłem wrażliwe dane, tego typu sądowanie. No jak gdyby widziałem na każdym zawiadomieniu, nie widziałem zawiadomienia, ale widziałem wszędzie podpisy prezydenta po drugiej stronie, do góry nogami ma charakterystyczny podpis, więc widziałem, od kogo to wyszło. No i myśleliśmy, że chyba rozejdzie się po kościach, natomiast wiem, że w zeszły piątek był ten sam policjant w moim urzędzie miasta Zgierza i wszystkich naczelników odpytywał na zasadzie, czy kto wydrukował i czy mi to ktoś wysyłał w ogóle mailem, nie mailem, czy kto na zasadzie mi to dostarczył, więc myślę, że to się będzie jeszcze kłębić i jest jakieś tam zaparcie do tego, żeby to pokazać. Natomiast no, ja uważam, że to jest osoba publiczna, bo pełni tam szereg innych funkcji, jest pełnomocnikiem również w tym grancie, którym był, pełnił funkcję, bo jest pełnomocnikiem w ogóle do spraw nadzoru w urzędzie. Dla mnie to taka skrajna patologia, że pokazałem takie przepłacanie tego urzędnika ze względu na to, że jest asystentem, że super wynagradzany. Teraz mi powiedzieli dosłownie w zeszłym tygodniu, że jeszcze w Wodkanie zaczął pracę na etacie. Kolejna rzecz, jak radny, powiedzmy, łapiący fuchy, ale on nie podlega nigdzie, nie jesteśmy w stanie tego namierzyć. Natomiast w związku z tym, że powiedział do gazet, że jest zwykłym szarym, szeregowym urzędnikiem Urzędu Miasta, to już przylgnęło to do niego, więc teraz właściwie o tym etacie też będę informował lada moment, ale będę pisał, że po prostu pewien znany, szary, zwykły, tam szeregowy urzędnik rozpoczął kolejny etat i myślę, że tu się wybronię. Natomiast no, sprawa w toku, zobaczymy, jak będzie się rozwijała. I tu otrzymałem wsparcie, pani mecenas była jak gdyby na tym przesłuchaniu. Nie przyznałem się do winy, bo nie uważam, że to nie jest niestosowna informacja. Nie dotykałem tam, powiedzmy, zwykłych takich naprawdę szeregowych urzędników. Natomiast no, uważam, że to jest po prostu hipokryzja i to jest patologia, coś, co powinno być wyeliminowane i ludzie powinni o tym wiedzieć, że tego typu się rzeczy dzieją. Więc nawet jeśli dojdzie do tego procesu, to mam wrażenie, że konkluzje i jak gdyby, że wyjdziemy obronną ręką, jeszcze może być ciekawe orzeczenie sądu w najgorszym wypadku, że może dojść do ciekawego rozstrzygnięcia i to też typowo slapowe. Natomiast kolejna rzecz, którą obserwuję, to że nie chcą iść drogą cywilną, gdzie musieliby angażować swoje środki, tylko jest wrzucona droga karna, żeby to rękami naszego państwa, na koszt państwa próbować kogoś slapować. Jak gdyby ten kierunek został wybrany. Tyle na ten moment. O. No właśnie, to ja od razu zapytam, bo jeżeli to jest sprawa na drodze cywilnej, no to powód też musi jakiegoś wpisu dokonać, prawda? Więc jeżeli to też nie jest tak, że dostaniemy od razu na przykład pismo, w którym ktoś będzie się domagał odszkodowania w wysokości 1 000 000 zł. Tak, on tam uiszcza opłatę sądową 5% wartości przedmiotu sporu, czyli od tej wartości odszkodowania, którą sobie tam, od zadośćuczynienia, którą sobie życzy. Czy w tych sprawach, które prowadzisz, często pojawiają się, mówiłaś o tym, konieczności opublikowania przeprosin. Czy to jest łatwe do zrobienia? Jest to tanie, drogie, jeżeli przegramy taką sprawę? No właśnie, bo często to roszczenie o publikację przeprosin, jakbyśmy chcieli je zrealizować, to de facto wyjdzie, że koszt takiej publikacji będzie no strasznie wysoki, bo firma sobie, podmiot, ten kto pozywa, życzy sobie publikacji, nie wiem, w piątkowym wydaniu gazety. Na pierwszej stronie. Gdzieś tam. I to są tak wysokie koszta, że tak naprawdę no niewspółmierne do tego, co się stało. I w ogóle to też świadczy o tym, że mamy do czynienia ze slapem. I no to też trzeba podnosić. Tak? I często to jest po prostu żądanie zamieszczenia gdzieś tam przeprosin, powiedzmy na blogu, tak? ale zdarzają się też takie daleko idące, możemy powiedzieć, roszczenia w tym zakresie. A czy dostajemy taki pozew, czy można coś zrobić na tym etapie, żeby właśnie nie pójść do sądu?
No to już nie. To jeżeli sąd nie skorzystał z tej drogi, o której wcześniej mówiłam, o tym oddaleniu powództwa jako oczywiście bezzasadnego, to już ta droga się zaczęła sądowa i musimy ją przejść. No i tak jak wspominałam, ta trudność jest taka, że to my musimy udowodnić, że dołożyliśmy należytej staranności w tym, co zrobiliśmy, tak? W tym, co opublikowaliśmy, w tym, co powiedzieliśmy, że to nie było takie bezrefleksyjne. No już niestety machina ruszyła. A jakie są najczęściej błędy, które popełniają osoby, jeżeli się na własną rękę próbują bronić przed slapami albo no nie mają świadomości po prostu, jakie zagrożenie niesie takie tego typu wezwanie do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych czy właśnie pozew? No to chyba wynikające właśnie z tego, najczęściej to właśnie wynikające z takiej nieświadomości tego ciężaru dowodowego, który obciąża nas. I albo, ja to rozumiem tak zwyczajnie po ludzku, że ktoś, kto dostaje taki pozew, no czuje złość, tak, i często się spotykam z taką reakcją, że no nie będę udowadniać, że nie będę dawać tej satysfakcji slapowcowi, tak. Więc, ale no niestety musimy wykazać jakąś aktywność i jakby zaniedbanie tego no może nas doprowadzić no niestety do tego, że ten proces przegramy. Później no to już są takie błędy powiedzmy wynikające z tego, że są niewłaściwie może sformułowane wnioski dowodowe, ale jeżeli ktoś jest niereprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, jednak sąd ma tutaj obowiązek w jakiś sposób to powinien przynajmniej, no, powinien jakby pomóc tutaj takiej osobie, tak? Jakoś tam ją pokierować, w jakiś sposób taki wniosek jeszcze zmodyfikować, prawidłowo sformułować, nie? No, to... Widzę pytanie. Czy nie zdarza się tak, że czasem jest od nas oczekiwanie, jeśli dostaniemy takiego slapa, że powstrzymamy się przed dalszą relacją w mediach tej sytuacji. I jaka jest, czy rzeczywiście powinniśmy taki zakaz, w sensie do czasu wyjaśnienia sprawy, do czasu, nie wiem, rozstrzygnięcia sądowego czy innego, czy rzeczywiście ma podstawy taki zakaz i czy nieprzestrzeganie go w takiej sytuacji może nieść jakieś nieprzyjemne konsekwencje realnie, czy raczej możemy po prostu zignorować to i jawnie informować, że taka i taka, taki podmiot zarzucił nam takie rzeczy i żąda od nas takich i takich na przykład właśnie sprostowań poniżających czy coś takiego. Mhm. Czy możemy to śmiało upublicznić jako? Znaczy samo złożenie pozwu, sama okoliczność, że się dowiadujemy, że dostaliśmy taki pozew, jakby nie generuje takiego zakazu mówienia o tym, że ten pozew został wniesiony, tak? Więc jak najbardziej możemy o tym poinformować. Jakby to jest też celem, tak, wnoszenia takiego pozwu, że będziemy siedzieć już, tak powiem, cicho i nie będziemy już w ogóle tego podmiotu tykać, tak, bo taki jest cel, takie jest zamierzenie. Więc jakby samego zakazu, pozew nie generuje takiego zakazu. Możemy jak najbardziej poinformować, że takie roszczenie przeciwko nam zostało wystosowane. No tak, właśnie to nie, to samo właśnie, samo złożenie tak, chyba że dostanie zabezpieczenie. Była taka bardzo głośna sprawa kiedyś tygodnika Zamojskiego, który napisał o nieprawidłowościach w jednej z miejskich spółek i ta spółka wniosła o zabezpieczenie i zakaz publikacji na ten temat. Tak. I tutaj takim znaczy rozwiązaniem, co się zadziało. No więc tygodnik nie pisał na temat tej sprawy, natomiast dziennikarze dalej pracowali, zbierali materiały. No i po jakimś czasie, jak materiał był gotowy, opublikowały go wszystkie inne lokalne gazety w Polsce w ramach Solidarności, ponieważ one nie miały takiego zakazu. Tak. Więc dokładnie no jakby ten efekt, który ten podmiot slapujący chciał uzyskać, summa summarum był odwrotny od zamierzonego. I zwielokrotniony, nie? No więc to ta solidarność mi się wydaje jest bardzo ważna i też w tych sprawach
Mamy taki podcast jeden nagrany z aktywistą Miasto jest nasze, ze Stefanem Gardawskim, który został pozwany przez firmę Dome Development z Warszawy, jednego z największych deweloperów w Polsce, gdzie on właśnie opowiada o tym, jak taka solidarność, po pierwsze, że i sąsiedzi, i koledzy, koleżanki ze stowarzyszenia wystąpili z nim na wspólnej konferencji prasowej. Zorganizowano zrzutkę dla niego na pomoc prawną, że to dla niego naprawdę było bardzo ważne i pomogło no, pokazać w ogóle, jaka to jest kuriozalna sprawa. I też mogę wam polecić, jest taki portal krakowski, który się nazywa krowoderska.pl i on jakiś czas temu nakręcił film na temat pozwu, który został skierowany do jednego z krakowskich aktywistów, który poruszał problem gazet władzy, mediów władzy, no, trzech telewizji władzy w Krakowie, cytując artykuł z Onetu, i za to ta osoba otrzymała pozew, który miał 300 stron. I ten pozew już został wycofany. Natomiast film właśnie tam dziennikarzy z Krowoderskiej jest dostępny na YouTubie. Polecam go wam. Nazywa się Najśmieszniejszy pozew w historii Krakowa, gdzie na wesoło po prostu dziennikarze analizują, co się znajduje w tym pozwie, a bardzo dużo internetu zostało wydrukowane przez podmiot pozywający i warto zobaczyć, no bo to też taka metoda na walkę ze slapami. Zaraz jeszcze będziecie mogli zadawać pytania, natomiast ja chciałam ostatnie pytanie zadać. Czy jak zaczynałaś pomagać w slapach, czego się spodziewałaś i w ogóle jak teraz, po jakimś czasie możesz to ocenić? Czy duże wyzwanie, czy jakie są trudności, co jest łatwe? No nie jest to łatwe, bo jakby problem jeszcze z tymi sprawami jest taki, że sądy w ogóle jakby, ja mam takie czasami wrażenie, że ten fragment odpowiedzi na pozew o slapie jakby został zagubiony. Sąd tego nie widzi w ogóle, nie czyta. To tak jak z sygnalistami było. Dopóki tak naprawdę ta ustawa nie weszła teraz w życie, jakby nie zaczęło się mówić bardzo już o tym dużo, to sam fakt, że na przykład dyrektywa o sygnalistach powinna była być już stosowana od jakiegoś czasu bezpośrednio, to jakby dla sądów, poza takimi no, nielicznymi wyjątkami, to kompletnie nie miało znaczenia. I to samo się dzieje ze slapami. Sądy jakby one się skupiają jednak na tym, że jest to proces o naruszenie dóbr osobistych i stosują wszystkie te środki, które wszystkie te metody tak dowodowe uznają, które w tych procesach są stosowane. I jakby tu jest taka trudność, tak? Bo jeżeli świadomość, że mamy do czynienia ze slapem, powinna jednak zmienić tą optykę patrzenia na tą sprawę, tak? Powinna jednak może właśnie w ogóle spowodować, że nie doszłoby do tego procesu, kiedy coś jest tak oczywiste, że powinno polegać oddaleniem już na posiedzeniu, mogłoby zostać oddalone na posiedzeniu niejawnym. Albo zakończy się na pierwszej sprawie, a nie trwa to czasami wiele, wiele miesięcy, wiele, wiele lat. Więc tu jest taka trudność. Czy te sprawy, które prowadzisz, się już zakończyły? Czy to jest jeszcze pierwsza instancja, czy coś, nie wiem, zakończyło się jakimś rozstrzygnięciem, przynajmniej na tym pierwszym poziomie, a... Nie. Nic się nie zakończyło. Jedna sprawa chyba zmierza ku końcowi, tylko tam właśnie bardzo się rozbija o tą taką rzetelność, czy to wszystko, czy na przykład coś, czy dało się możliwość ustosunkowania temu pozwanemu, temu powodowi, tak, tej stronie, która pozywa, ustosunkowania się do danej okoliczności, danego wpisu i tak. No, to są takie właśnie później niuanse w sądzie, które...
które mogą zaważyć na wyniku. Dobrze, to ja teraz będę z mikrofonem chodzić. Proszę. Ja to nie tyle pytanie, co może jak Przemek powiedział, to ja powiem o innym slapie, który znam, a mianowicie Giżycka, ale dotyczy też i trochę ciebie, ponieważ wykonujesz mandat radnego, a sprawa radnego dotyczy i sprawa moim zdaniem jest bardzo skandaliczna, gdyż radny na sesji Rady Gminy, mając informację o tym, że prezes miejskiego szpitala używa samochodu służbowego w celach prywatnych, wozi tam pieska do fryzjera, ma kierowcę, który ją wozi z Giżycka do Olsztyna, bo ona w Olsztynie mieszkała akurat, właśnie za same pytania otrzymał właśnie pozew o ochronę dóbr osobistych. W pierwszej instancji sąd okręgowy w Olsztynie oddalił powództwo w zakresie zadośćuczynienia, natomiast w zakresie tego roszczenia niemajątkowego, czyli przeprosin, uwzględnił te żądanie pani prezes, co ciekawe, żeby było opublikowane w gazecie, która przestała być wydawana. To jako taka ciekawostka. Natomiast druga rzecz, która może jest też trochę pozytywna w tym wszystkim. Adam Bodnar, będąc jeszcze rzecznikiem praw obywatelskich, dzisiaj będąc ministrem sprawiedliwości, podtrzymuje tą wolę, aby uchylić przepisy artykułu 212 i 216 kodeksu karnego. 212 to zniesławienie, 216 to zniewaga. Ale powiem jeszcze lepszą ciekawostkę, jeżeli ktoś z was dostanie od drugiej strony na przykład taki pozew. 8 lipca zeszłego roku, czyli w trakcie kampanii wyborczej, politycy Suwerennej Polski, reprezentantem tych posłów był poseł Michał Woś, wśród podpisanych Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Zbigniew Ziobro, zgłosili właśnie taką inicjatywę ustawodawczą, w której właśnie proponowali uchylenie tych artykułów, czyli ich depenalizację. I polecam uzasadnienie do tego projektu ustawy, jest ono naprawdę piękne, odwołuje się do orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, do właśnie to wspominałaś o rezolucji Rady Europy. Naprawdę bardzo piękne przykłady, zapomniałem się chyba przedstawić, bo teraz w sumie to już w innej funkcji powinien, Daniel Domowacki, aplikant adwokacki i właśnie zgłębiam coraz bardziej tą materię, więc dlatego też i bardziej praktycznie przeszedłem się od pani mecenas. Może też i czegoś trochę nauczyć. Dziękuję. Dzięki. Ktoś się tu zgłaszał? Tak. Znaczy, ja może powiem tylko o jednym slapie, który być może Państwu jest znany, bo to Alina Czyżewska z Watchdoga miała slapa u mnie w mieście w Opolu. Zaczęło się od tego, że był ogłoszony konkurs na szefa Muzeum Śląska Opolskiego i wystartowała pani, chyba profesor, która przedstawiła program rozwoju Muzeum Śląska Opolskiego, tylko okazało się, że w tym programie rozwoju Muzeum Śląska Opolskiego były wpisane słowa, że chodzi o Muzeum w Łodzi. No więc okazało się, że ona zrobiła plagiat, po prostu ściągnęła gdzieś tam i tak głupio zrobiła ten plagiat, że po prostu nawet nazw nie pozmieniała i od razu to wyszło. I to chyba Alina Czyżewska chyba wykryła, w związku z tym też potem ona chyba została, nie pamiętam jak to było z tym. Została pozwana przez władze województwa opolskiego za znieważenie województwa opolskiego. Mieliśmy taką polewkę w mieście, że jak można znieważyć województwo opolskie przede wszystkim, więc u nas to po prostu wszyscy żyli tym tematem. Sprawę Alina wygrała i to chyba tak dosyć z przytupem, natomiast miała sprawa ciąg dalszy, może o tym nie wiecie. Ta pani, która popełniła ten plagiat, została ukarana, ona nie została ukarana w sądzie, tylko sąd stwierdził, że faktycznie popełniła plagiat, ale odstąpił chyba od ukarania jej, w związku z tym ona nie była karana. I w momencie, kiedy nastąpiły zmiany powyborcze, u nas nastąpiła zmiana na stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków i ta pani została powołana przez ministrę kultury została powołana na stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków. No i tłumaczyła się, że nie jest karana, w związku z tym może pełnić funkcję, natomiast nam okazało się jeszcze, że ona nie ma jeszcze tych 5 lat wymaganych do pracy w służbach konserwatorskich. W związku z tym na tej podstawie poszły skargi, poszło zawiadomienie do prokuratury na ministrę, że tutaj chyba przekroczyła swoje uprawnienia. Skutek był taki, że pani, ta, która popełniła plagiat, po jakichś paru miesiącach została odwołana. Dzięki. Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Okej.
Jakieś ostatnie słowo komentarza? No, nie dajmy się. Wspierajmy się, tak, to jest ważne. Trochę po czasie, ale pytanie moje jest takie, bo tu pani mecenas na to zwracała uwagę, na tą należytą staranność z perspektywy tego sygnalisty, czy tej osoby, która opinii publicznej przedstawia daną sprawę, to jak się ustrzec przed błędami, czyli na co zwrócić uwagę, kiedy publikujemy jakąś informację, która niepokoi właśnie opinię publiczną, żeby później odeprzeć ten slap. Trochę też rano dzisiaj o tym było, bo tam było też mówili o tym fact-checkingu, że jednak dostając jakąś informację bezrefleksyjnie, może jej nie udostępniajmy, sprawdzajmy to źródło, skąd ta informacja jest. Sami możemy gdzieś tam wnioskować o informację. No problem jest z jakimiś ocenami, tak, pewnymi wypowiedziami nacechowanymi, powiedzmy... Emocjami. Tak, emocjami. Tu jest problem, bo sądy na to patrzą tak z perspektywy takiego przeciętnego człowieka, jak przeciętny odbiorca mógł daną informację odebrać. Oczywiście tu się zwraca uwagę w przypadku osób publicznych, które w tych sprawach one pozywają, tak, że te osoby muszą mieć tak zwaną grubszą skórę, nie? One muszą być jednak bardziej odporne na taką krytykę i tutaj jakby to jest ten taki punkt no, dla nas dobry. Natomiast no, z tymi ocenami, takimi wypowiedziami nacechowanymi emocjami, to tu, no jak to mówisz, że najlepiej zanim się coś opublikuje, najlepiej jeszcze zachować tego posta, przejść się, przemyśleć. Spacer z psem, zakupy. Tak, i wtedy opublikować. Rower. Natomiast takie ściśle... publikacje dotyczące, no powiedzmy przekazujące jakąś informację, no to pewien taki no fact checking, czy rzeczywiście dana informacja jest rzetelna i możemy ją puścić dalej. I sama ta nasza staranność w ustalaniu, czy to jest, jeżeli możemy pokazać, że wykazaliśmy tą staranność, jak sprawdzaliśmy, czy ta informacja jest rzetelna, to już to też podlega ocenie sądu, to też ma znaczenie. Dla mnie, no niekoniecznie, dla mnie jak widzę jakąś taką oczywistą rzecz i poproszenie o jakiś komentarz, no nie do końca bym powiedziała, że to jest wymóg, aczkolwiek w tym jednym procesie widzę, że sąd na to dość zwraca uwagę i zapytuje, czy była taka prośba o komentarz wystosowywana, nie? Tak, dokładnie. Tak. Tak, 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 przepraszam. Tak, to jest istotne. Tak. Tak. I tu rzeczywiście tak. Tak, to tutaj sprawa prasowego jest taki obowiązek, żeby wymóg, żeby umożliwić tej drugiej stronie do wypowiedzenia się, do przedstawienia swojego stanowiska. I to może być tutaj, mieć takie znaczenie dla osób, które... No ale to zakładam, że jak ktoś jest dziennikarzem, jak ktoś wykonuje ten zawód, no to takie podstawy powinien tak, znać. Tak. Natomiast w przypadku takich zwykłych osób raczej nie jest to konieczność. Właśnie nie jest dziennikarzem, tylko jako osoba taka, jako mieszkaniec, prawda, aktywista. No, jeżeli publikuje coś jako mieszkaniec aktywista, to tak, to tutaj jakby nie proszę autoryzacji, nie proszę tej osoby o komentarz, chyba że tak chce, no to jeszcze super, no to mogę pokazać, że poprosiłem, poszedłem, ale ktoś mi nie odpowiedział na przykład, tak? Jeśli można, tutaj te głosy w dyskusji też mnie sprowokowały do zadania takiego już konkretnego bardzo pytania, ponieważ w mojej rodzinnej gminie, gdzie władzę przyjął pewien lokalny komitet, osoby z tego komitetu hurtowo zajmują wszelakie stanowiska, ale nie są to osoby pełniące funkcje publiczne w rozumieniu ustawy o dostępie, ponieważ są zatrudnione w urzędzie jako pomocy administracyjne. Natomiast to są po prostu kandydaci na radnych, którym się po prostu nie powiodło. I rodziny obecnych radnych, na przykład wiceprzewodniczącej Rady Gminy, no ja się przechodzę po urzędzie, ja wiem, że ta osoba tam siedzi. Ja zapytałem w związku z tym o to,
na jakiej podstawie ta osoba tam siedzi w trybie ustawy o dostępie. Spodziewam się, że dostanę odpowiedź taką, że to nie jest osoba pełniąca funkcję publiczną. No fakt faktem, że no w takiej małej gminie to się to rozchodzi pocztą pantoflową. No niemniej jednak, no nie do wszystkich to dochodzi, zwłaszcza na tych terenach wiejskich, które no akurat już są cyfrowo zapoznane, tak, chociażby z Facebookiem. No i był to komitet, który swojego poprzednika krytykował za nepotyzm i kumoterstwo, natomiast sam robi to samo, więc uważam, że tym bardziej trzeba nagłaśniać takie przypadki, w tym przypadku zapytam konkretnie, czy wy, jeżeli dostanę taką odpowiedź, że tej osoby, że to nie jest osoba pełniąca funkcję, oni nie zbierają takich danych, kto był w jakim komitecie, bo tego jestem pewien, że my nie zbieramy danych, kto był w jakim komitecie, natomiast no ja wiem, że te osoby tam po prostu są. Czy to będzie wystarczająco rzetelne, że tak się wyrażę, na ewentualne potrzeby procesu? A jest to komitet, z którym wygrałem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym sprawę o ich wydatki, ale poszli do NSA. Ja mam pytanie do pani mecenas, bo trwa właśnie moje postępowanie o SLAP przeciwko mnie. I to jest karne postępowanie i teraz jeżeli ono się zakończy dla mnie pozytywnie, to ja mogę się spodziewać jeszcze postępowania cywilnego oddzielnie, czy też po prostu sprawa się kończy. Dodam tylko jeszcze, że ja niczego nie opublikowałem, po prostu dostałem ten slap za zadawanie pytań o informację publiczną. Czyli nawet nie było publikacji, było po prostu... Wpłynęło pismo do urzędu i osoba, która się poczuła pokrzywdzona, stwierdziła, że zadając pytanie, ja psuję jej opinię. Pytania są tendencyjne. Znaczy, generalnie te postępowania cywilne i karne, one są od siebie niezależne, tak? Czyli to, że tam ma pan postępowanie karne, to nie oznacza, że może pan... że już nie będzie pan mieć cywilnego, ale jakby rozstrzygnięcie na etapie tego karnego może mieć istotne znaczenie później w cywilnym, tak? Jeżeli będzie pan tam miał korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, to dla mnie to jest jak najbardziej. Znaczy ja wątpię, żeby wtedy się ta osoba zdecydowała iść cywilnie, mając w karnym jakieś takie, nie wiem na jakim tam pan jest etapie, ale negatywne rozstrzygnięcie, tak? Czy wyrok, czy umorzenie, czy... Ale one są co do zasady niezależne od siebie. No może być, tak. To ja, jeżeli można, parę słów tutaj do tej sytuacji z członkami komitetu, bo my we Wrocławiu mamy bardzo podobną sytuację, mianowicie wielu radnych, którzy pełnili funkcję radnych Rady Miejskiej Wrocławia w poprzedniej kadencji, co do których pojawiały się już informacje, że dorabiają w spółkach miejskich, nie dostały się do aktualnego składu rady, nie przedłużyły tego mandatu i również obserwujemy taką sytuację, gdzie no, wygrywają konkursy byli radni na członków zarządu miejskich spółek. Wiemy, że niektórzy z tych radnych dalej kontynuują pracę w miejskich podmiotach, nie już na tych stanowiskach, które do tej pory zajmowali, ale są zatrudniani i rzeczywiście ten przymiot osoby publicznej upada, moim zdaniem. I właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tutaj wydaje mi się, że odpowiedź na pana zapytanie będzie właśnie negatywna, powołując się na prawo do prywatności. Jestem w stanie to uznać, natomiast weźmy pod uwagę, że od kilku dni mamy doskonałe narzędzie ustawy o sygnalistach. I wydaje mi się, że naprawdę powinniśmy włożyć bardzo dużo pracy w to, aby to nagłośnić, gdyż o ile ta osoba jest zatrudniona w Urzędzie Pracy i wykonuje rzetelnie swoją pracę, naprawdę wykonuje swoje obowiązki, to możemy tylko mieć pretensję, że została zatrudniona znajoma, a nie ktoś inny. Natomiast praktyka raczej pokazuje, że te osoby są pozornie zatrudnione, że one nie wykonują, bardzo często takie dostajemy sygnały, że w ogóle nie pojawiają się w pracy. I tutaj jak najbardziej wchodzi ustawa o sygnalistach. Każda osoba, no nie da się tego faktu ukryć wobec kolegów z pracy, tak? Osoby zatrudnione w danym wydziale doskonale wiedzą, czy taka osoba stawia się do pracy, czy wykonuje swoje obowiązki zawodowe, czy nie. Do tej pory
Są też takie przypadki, proszę mi wierzyć, że jest jedna osoba w całym wydziale, która ma pracę zdalną. Tylko dalej możemy zapytać, dlaczego ta jedna osoba, tak, wykonuje pracę zdalną. Jakie były przesłanki? Nawet nie wiedząc, że nie pokazując oficjalnie, że to jest ta, ale jeżeli takie pytanie możemy zadać. Ile osób w danym wydziale wykonuje pracę zdalną i jakie były na przykład powody, tak? Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że zwróćmy naprawdę w najbliższym czasie baczną uwagę na tą ustawę o sygnalistach, bo najczęściej do mnie, które informacje spływały, pochodziły właśnie od urzędników, tak? Bo to też nie jest tak, że wszyscy ludzie w danym urzędzie są zatrudnieni po znajomości i panuje jakaś zmowa milczenia. Tam są też normalni ludzie, którzy wykonują swoje normalne obowiązki i których boli to, że pojawiają się takie osoby zatrudniane po znajomościach politycznych. Najczęściej to, co hamowało tych ludzi do tej pory przed podzieleniem się taką informacją i ujawnieniem, był strach przed utratą pracy. Od momentu, kiedy weszła ustawa o ochronie sygnalistów, w momencie przekazania takiej informacji, ujawnienia tego typu sytuacji, ta osoba, ten urzędnik otrzymuje pełną ochronę przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi, jak to nazywa ustawa. No i myślę, że bardzo dobrze byłoby, żeby jak najbardziej popularyzować tą informację, że od kilku dni właśnie taka sytuacja ma znaczenie, zaistniała, że te przepisy już weszły w życie i że ta ochrona jest naprawdę taka bardzo pełna. Ja tylko dodam, że organy będą musiały przygotować ścieżki wewnętrzne, ale też będzie możliwość zewnętrznego zgłaszania tego typu spraw do organów publicznych, ale też do Rzecznika Praw Obywatelskich. No ale to jeszcze zobaczymy, jak to wszystko... Bez sensu. Wystawiam się o to, nie mam bezterminowej, to mnie wyczekają i po prostu odpalam już najwyższej okazji. Jak to będzie mobbing i jako przykład będzie ktoś gwindowany, żeby nie poszedł jego ślady. Uważam, to mega niedoskonałe narzędzie, jeśli miał to być wewnętrzne. Nie, bo są jakby mają być i wewnętrzne, i zewnętrzne, i do jeszcze rzecznik. Tak. Tylko najgorsze jest to, że wtedy większość firm też dostała projekt do konsultacji. W tej chwili chcę odliczać wszystkie skargi anonimowe. I to jest problem. Więc w dokumentach wewnętrznych mogą się pojawić informacje, że wszystkie skargi anonimowe będą po prostu nierozstrzygane albo nierozpatrywane i tutaj rola, że tak powiem, przedstawicieli jednostek, zakładów, czy też spółek, czy żeby przepuścić jednak anonimowe zgłoszenie skargi. Wiem, że to będzie więcej pracy dla takich firm, no ale trudno. Każda taki domostwo powinien być, że tak powiem, rozpatrzony. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy Pani Mecenas. Zapraszam.